Hej siemaneczko, ja jestem Abra i dzisiaj zrobimy sobie coś naprawdę mega konkretnego. Powiem wam, że serio, bardzo chciałem to zrobić i to tak, nie wiem, od co najmniej miesiąca, bo jest to, słuchajcie, czynność, którą po prostu uwielbiam, jeśli chodzi o Minecrafta. Kto jest ze mną dłużej, ten wie, że po prostu ja jestem zaprawionym wędkarzem. Takim, no, najbardziej doświadczonym wędkarzem na całym polskim YouTube. Nie, żartuję, ale lubię łowić ryby, dlatego dzisiaj połowimy sobie w Minecrafcie. Ale jeśli myślicie, że gościu, ja po prostu pójdę na jeziorko i sobie połowię ryby, to nie, nic, słuchajcie, bardziej mylnego. Zrobimy taką wędkę, której po prostu nikt z was nigdy na oczy nie widział. To będzie najlepsza wędka na świecie. Spójrzcie, który mam level. 41. Nie mam oczywiście zbrojki, bo zrobiłem, słuchajcie, dla Maciocha prezent, który umieściłem w jego domku. Tam widać jakieś bloki magmowe. Zostawiłem całą moją diamentową zbroję właśnie dla Maciocha. Ja sobie zrobię nową, spokojna głowa, ale dzisiaj ogarniamy wędkę. 41 level. Pójdziemy ją zenchantować. Spróbujemy książeczki zenchantować, żeby jeszcze była lepsza i wówczas wyłowimy takie itemy, o których wam się po prostu nie śni, bo to, słuchajcie, wersja 1.16.3. To nie jest ta wersja, na której ja grałem do tej pory. Tak, nie wiem, rok temu czy coś takiego. Nie. Tutaj, słuchajcie, mogą takie rzeczy wydropić, że... Będzie, słuchajcie, grubo, naprawdę. Ja polecam oglądać do samego końca, bo naprawdę będzie się działo. Przypominam, że oglądanie do końca bardzo mi pomaga. I subskrybujcie w ogóle kanał. Tak, bo filmy są codziennie, więc sub, łapka i dzwonek to jest taki pakiet dobrego ziomeczka, któremu ja tutaj daję szacunaczek. No, a teraz tak, słuchajcie, pierwsze to robimy, to chyba nikogo nie zdziwię, jeżeli powiem, że robimy wędkę. Tak, to już, słuchajcie, chyba jest po prostu norma. Więc zrobimy sobie wędkę, pójdziemy sobie do stołu enchantingowego, wiecie, tego stołu z zaklęciami i po prostu zobaczymy, co tam nam, słuchajcie, będzie w trawie piszczało. Nie mamy tutaj, słuchajcie, lazurytu, więc musimy też uderzyć do mojej tajnej bazy, bo lazuryt się w mojej tajnej bazie znajduje na pewno w jakiejś tam mniejszej bądź większej ilości. Dodatkowo są oczywiście skrawki nederytu, z którego muszę zrobić zbroję. Tutaj mamy jeszcze, słuchajcie, poprzepalanego stone, jakieś żelaza i tak dalej, więc słuchajcie, tego levelu jest pod dostatkiem. W ogóle ja wam zaraz pokażę, jak ja zrobiłem ten level, bo pomyślicie sobie, Aberka, coś mi tu śmierdzi, nie? Coś mi tu śmierdzi, tak jakoś tak z tym levelem, nie? Ale słuchajcie, jak ja wam pokażę, jak ja zrobiłem ten level. Oczywiście to nie będzie jedyny sposób, ale naprawdę jest grubo. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ja kiedyś miałem krowy. Słuchajcie, potem była jedna, teraz... Czy wy to widzicie? Słuchajcie, tych krów jest tam, patrzcie, ile jest maluchów. Ja tak ich dużo rozmnożyłem, że spokojnie tymi krowami wbiłem jakieś 15-16 leveli. Serio, mnóstwo, słuchajcie, leveli tym wbiłem. No i oczywiście kopaniem, tak? Tutaj w międzyczasie jeszcze wybuchł mi creeper, ale to nieważne, bo creepery nie wybuchają, tak? Nigdy Funfel nie obronił mnie, bo stwierdził, że nie będzie się z nami bawił. Dobra, moi drodzy, w każdym razie, my uderzamy po wędkę, bo tak jak mówię, chciałbym dzisiaj połowić i złowić epickie rzeczy. Dlaczego? Bo wiecie, kiedy łowi się ryby w Minecrafcie, to można znaleźć takie rzeczy, chociażby właśnie znaczniki, czyli name tagi. Można książeczki z enchantingiem. Można, słuchajcie, gotowe typu, nie wiem, jakieś łuk enchantowany. Serio, naprawdę przegenialne rzeczy. A nikt z chłopaków jeszcze nie wpadł na to. Serio, ani Bobo, ani Agentix, ani Elviso. Maciek to jest nowy, więc jakby nic dziwnego, że jeszcze na to nie wpadł. Ale moim zdaniem my możemy być najpotężniejsi na serwerze, jeżeli złowimy epickie rzeczy. Więc serio, będzie się działo. Ja wiem, że będzie się działo. Naprawdę będzie się działo. Słuchajcie, Lack of the Sea 2. To nie jest enchant na pewno, który bym chciał. Aqua Affinity to już prędzej jest enchant, który bym chciał, słuchajcie. Ale nie na wędkę, absolutnie nie na wędkę. Słuchajcie, wezmę go, albo nie wezmę go jeszcze. Chciałem powiedzieć, że wezmę go po prostu, żeby zmienić cały ten bieg enchantingu. Ale słuchajcie, zobaczmy, co po prostu innego będzie nam się dało. Power trójeczka i inne rzeczy to też nie za bardzo. Teraz, słuchajcie, Lack of the Sea 2. To tak szczerze, nie za bardzo. Więc weźmy to Aqua Affinity. To jest, wiecie, taki enchant, który sprawia, że dłużej jakby oddychamy pod wodą. Czy coś w tym stylu, na hełm, więc weźmy Lack of the Sea 2 jako Affinity. Naraz? Co to? Ale jak? Dobra, nieważne, słuchajcie, ja nie będę narzekał. Mamy znowu Lack of the Sea 2 i to mi się też nie za bardzo podoba, słuchajcie. To jest punch, to jest piercing. Tak, no niezbyt mrawo, no niezbyt mrawo, słuchajcie. Ooo! Feather Falling 4! Co? Co? Ja to biorę w ogóle, ja się nie zastanawiam. Ja wiem, ej, jakby, bo ja... Ej, bo nie wiem, czy mówiłem, ale ja mam wędkę robić, a nie książki. Tak, Aberka, ty miałeś wędkę robić. Lure 2. Ej, Lure 2 też jest spoko. Słuchajcie, ja bym bardzo chciał ogarnąć sobie jakiegoś dobrego właśnie lura i bardzo inne dobre rzeczy, więc słuchajcie, przede wszystkim musimy teraz iść po kolejną wędkę. Powiecie, ale Abra, ty masz inną wędkę. No tak, słuchajcie, ale ja zapomniałem o tym, że jeżeli my byśmy tych wędek mieli więcej, czy tutaj są w ogóle jakieś, słuchajcie, chyba nie ma sznurków. Dobra, pójdę do Elviso, zapłacę mu, słuchajcie, i wezmę od niego jakieś sznurki, bo kiedy będziemy mieli ich więcej, to będziemy mogli je po prostu połączyć w kowadle. Więc słuchajcie, idźmy szybciutko
tutaj właśnie powędeczki i potem sobie połowimy i naprawdę już będzie grubo. O, ho, ho, gościu, jak my sobie zrobimy dobrą wędkę, to naprawdę będzie już tak grubo, że... Czy ja miałem mu zapłacić? To nie wiem, ale najpierw wezmę od niego te sznureczki. Gdzie są sznureczki? Panie, tu są sznurki? Tu nie ma sznurków. Dobra, to ty gdzie? Ej, Funfel, wiesz, gdzie ja w ogóle znajdę te sznurki? O! Mamy, słuchajcie, tych sznurków pod dostatkiem, więc co ja mogę Elvisowi zostawić? Wydaje mi się, że, słuchajcie, dam mu po prostu książki. Serio, dam mu po prostu książki, bo nie chciałbym tutaj uchodzić za złodzieja, więc nie wiem, dajmy mu, słuchajcie, 6 książek za 15 sznurków, które są absolutnie nic nie warte. To jest chyba niezła cena. To jest chyba naprawdę niezła cena. Ja w ogóle muszę uważać, bo przecież ja nie mam zbrojki. Więc ja bez zbrojki to jestem, słuchajcie... łatwo do wyjaśnienia przez Elvisa, który pomyślałby, że ja jestem złodziejem, ale nie jestem złodziejem, więc chyba warto uważać. Serio, nie, naprawdę chyba warto uważać, bo to się może źle skończyć. Teraz tak, słuchajcie, mamy drewienko, więc na pewno sobie tutaj zrobimy crafting i ogarniamy, słuchajcie, tą wędkę, bo naprawdę ja tutaj fajne enchanty sobie znalazłem. Super, słuchajcie, powolne spadanie 4, czyli ja od upadku, kiedy zrobię sobie buty, to ja nigdy nie zginę od upadku. Lack of the Sea 2, Aqua Affinity, no też spoko. Gdybym to sobie połączył, to może być to sensowne. Więc teraz tak, słuchajcie, robimy sobie na pewno kolejne wędki. Na pewno, słuchajcie, jedną zrobimy, żeby były, słuchajcie, dwie. I teraz zobaczmy, co tutaj w trawie piszczy. Jest lur, jest, słuchajcie, lur. Na pewno spoko jest wabik, tak, bo to, słuchajcie, jest chyba po polsku wabik. Ale bym chciał zobaczyć, co tutaj dalej, słuchajcie. Jest tutaj to tak nie za bardzo. Na księżyczkach, słuchajcie, power to też nie za bardzo. Ewentualnie unbreaking można by coś na tutaj faktycznie ponakładać. Dobra, lur dwójka. Słuchajcie, weźmy to. Weźmy tego, albo nie, nie weźmiemy tego. Weźmiemy, słuchajcie, tego lura. Za 30, słuchajcie. Tutaj może wpaść po prostu coś jeszcze. O! O! I teraz jak połączymy Lack of the Sea 2, czyli szczęście morza z szczęściem morza, to powstanie nam szczęście morza 3. Super, słuchajcie. To jest bardzo dobry biznes. I teraz bierzemy kolejnego lura. Jeszcze z Unbreak. Ej, super, super zestaw. Świetny zestaw. Czyli słuchajcie, to już może być najlepsza wędka w ogóle jaka w grze. O! 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 Ale ja nie mam na takie zabawy levelu. Ale to jest dobre, Lack of the Sea 3. Ej, dobra, słuchajcie, to mam świetny pomysł, naprawdę mam bardzo dobry pomysł. Idźmy, słuchajcie, do kowadła. Zobaczmy, który nam to level zabierze, jeżeli chcielibyśmy to połączyć, bo wydaje mi się, ja mogę się mylić, ale tak mi się wydaje, że słuchajcie, więcej niż szczęście morza 3 i wabik 3 nie ma, chyba. Chyba. Więc słuchajcie, połączmy to w kowadle i będziemy mieli najlepszą wędkę w grze. Przydałby się do tego mending, ale... Ha! Słuchajcie, gadacie z profesjonalistą. Ja mam przecież mendingi, ja mam mendingi, moi drodzy, więc lecimy, robimy najlepszą wędkę, a potem wyławiamy najlepsze gadżety. Tylko słuchajcie, ja przypominam oczywiście o sklepiku www.abra.ety. Jest to pierwsza linijka w opisie. Link po prostu macie w opisie, w pierwszej linijce. Możecie, słuchajcie, sobie zakupić czy to na Mikołajki, czy na święta, czy na urodziny. Po prostu epickie gadżety. Tak jak, słuchajcie, taka bluza, ocieplana, słuchajcie, bluza z kapturem może być. Może być także bez kaptura, w różnych kolorach, z różnymi krojami, zarówno dla chłopaków, jak i dla dziewczyn. Są także, słuchajcie, gadżety jak chociażby kubeczki, czy chociażby plecaki, worki na plecy, maseczki kolorowe. Mnóstwo fajnych rzeczy. Od 149 zł jest darmowa dostawa kurierem, czyli płacicie pełne 0 zł za dostawę. Na przykład jeśli kupujecie bluzę i koszulkę naraz. Odwiedźcie sklep www.abra.ety. Pierwszy link w opisie. Naprawdę fajne rzeczy. Sami widzicie, ja sobie śmigam i gościu jest fajnie. Ale zdejmę kaptur, bo mi to akurat jest gorąco tutaj w tym pokoju, nie? Jak się chłopak drze, no to wiadomo, że będzie gorąco, nie? A i w ogóle, ej, weźmy, słuchajcie, to. Weźmy to, weźmy, słuchajcie, to. To nam już dało pół levela, więc może ten... kto wie, słuchajcie, kto wie, może to sobie jakoś połączymy. Ale póki co chciałbym, słuchajcie, zobaczyć w ten oto sposób. Tu będzie, słuchajcie, 18 level. Dobra. Tutaj natomiast, słuchajcie, będzie 20 level. Okej, to słuchajcie, to teraz idziemy o krok dalej. Gdyby, słuchajcie, do tego dodać Aqua Affinity, to będzie, słuchajcie, 6. I teraz, słuchajcie, zrobimy w ten sposób. Zużywamy 6 level. Teraz słuchajcie, łączymy to z tym. To jest 19, tu jest 25. Dobra, ale będziemy mieli tak: niezniszczalność 3, wabik 3, czyli że szybciej nam bierze ryba, bądź jakiś item po prostu bierze, i Lack of the Sea 3, czyli większa szansa, że zamiast ryby wypadnie nam coś mega, mega turbo kozackiego. Super, to się zgadza. Bardzo, bardzo fajnie. Tylko pytanie, słuchajcie, czy nie powinniśmy na to wziąć mendingu, a wydaje mi się, że powinniśmy, słuchajcie, wziąć na to mending. Mam tych mendingów całkiem sporo, więc jakby ja o to się akurat nie obawiam. Tylko słuchajcie, czy mi starczy w ogóle levela? Piąty level, słuchajcie, piąty level to nie będzie trudna rzecz. Na pewno to nie będzie trudna rzecz do zrobienia, więc słuchajcie, zaraz sobie uderzymy właśnie
tutaj w level. Ale jeśli chodzi jeszcze o te książeczki, to zostawię sobie tą, bo ona jest epicka. Powolne spadanie 4, to nie są, słuchajcie, żarty. To naprawdę nie są żarty. Więc teraz tak, słuchajcie, ja ze sobą zabieram jedno kowadło i pójdę po prostu połowić ryby, bo kiedy będę łowił ryby, to tego levela wpada bardzo, bardzo dużo. Więc my raptem, słuchajcie, po złowieniu kilku ryb albo po rozmnożeniu kilku krówek po prostu dostaniemy, słuchajcie, piąty level. Ej, serio, rozmnożmy te krowy, bo o tych to w ogóle zapomniałem, że one istnieją. A je też powinienem rozmnażać, bo tutaj, słuchajcie, tego levela to będzie jeszcze więcej, patrzcie. No dawaj mi to, dawaj mi piąty level. No jeszcze jeden punkt doświadczenia. No plisa, o, poszły serduszka, więc no dawaj piąty. Plisa, piąty? Jest piąty, słuchajcie, jest piąty. Bardzo, bardzo dobrze, to teraz, słuchajcie, robimy tak i robimy tak. I teraz, słuchajcie, w tym momencie będziemy mieli już chyba najlepszą w ogóle wędkę w całej grze. Albo tylko mi się wydaje. Nie, naprawdę mi się tak wydaje, że to jest najlepsza wędka w grze. Bo ona chyba ma wszystko, co się da. Po prostu wszystko, co, słuchajcie, ktoś mógł wymyśleć. Bo tak, mamy, słuchajcie, Wabik 3, Szczęście Morza 3, Niezniszczalność 3 i Samo Naprawę. Słuchajcie, jest do... O, w ogóle Maciuszek jest na serwerze. A ja, słuchajcie, nie mam żadnej zbroi, tak? Ja mam łowić ryby. Kiedy będą mnie moby atakował? Oh boy, to nie będzie łatwe. Ej, słuchajcie, musimy to zrobić. Musimy to zrobić. Dawaj mi pochodnie, dawaj mi drugą pochodnię. Dawaj mi pochodnie, bo słuchajcie, one mi się będą respić, więc ja zabieram te pochodnie i będę, słuchajcie, sobie łowił bezpiecznie, nie? Ej, ale mam futra do pomocy. Po co ja oddawałem zbroję Maciechowi? Po co ja to robiłem? Przecież to był najgłupszy pomysł na świecie, iść łowić ryby bez zbroi. Nie, to się źle skończy. To się bardzo źle skończy. Ale słuchajcie, mam pomysł. Rozstawimy te pochodnie. Może one naprawdę coś tutaj dadzą. Bo słuchajcie, patrzcie, postawimy jedną tutaj. Jedną, słuchajcie, tutaj. Jedną tutaj postawimy. Jedną postawimy tutaj. Słuchajcie, czy to jest bezpieczne? Nie, naprawdę, czy to jest bezpieczne? Patrzcie, tu jest oświetlone w miarę. Ej, dobra, weźmy jeszcze tą, słuchajcie. Weźmy tą i postawmy ją tutaj. Ej, nie wiem, czy to jest bezpieczne, ale najwyżej nam creeper buchnie, słuchajcie, gdzieś tam od pleców. Ale my przetestujmy tą wędkę. Bo tak jak mówię, wydaje mi się, że to jest to już jest najlepsza wędka w grze. Więc naprawdę, to co my możemy dzisiaj złowić, to będzie fenomen. To, słuchajcie, będzie fenomen. I na wersji 1.16.3 potrafię udropić naprawdę niespotykane rzeczy, takie jak rybka. Chyba nie o to mi chodziło. Dobra, łowimy dalej. Ej, nie, to naprawdę nie o tej temy mi chodziło. Zostańcie, nie wychodźcie z tego filmu. Nie o to mi chodziło. Mi chodzi, słuchajcie, o enchantowane łuki. Enchantowane książki przede wszystkim. Name tagi, które ja będę mógł, słuchajcie, sprzedać Elvisowi. Bobo, każdy chce, słuchajcie, znaczniki w każdej ilości. O! Pufferfisha to niekoniecznie. Ale wiecie, co mam na myśli. To jest naprawdę, słuchajcie, łowienie ryb w Minecrafcie to jest genialna rzecz. Tylko że... Tam jest creeper. Tam... O! Knockback 2 przy trzecim zarzuceniu, słuchajcie. To jest, no to jest to. Czekajcie, ja muszę rozwalić tego creepera, bo słuchajcie, tak. Ja, no ale, ale jak to? No, ale, słuchajcie, Blast Protection to jest ochrona przed wybuchem, takim na przykład jak creeper. Ale słuchajcie, Knockback 2 to jest fenomenalny enchant. Fenomenalny. Za trzecim zarzuceniem, słuchajcie, spławika. Rozumiecie to? Jeżeli nie rozumiecie, to ja powiem. Knockback 2. Słuchajcie, ja to mam na meczu, okej, okay, ale to jest naprawdę gruba sytuacja. Dobra, słuchajcie, wezmę te deski i po prostu tutaj zamuruję, żeby jakkolwiek to wyglądało, bo słuchajcie, wygląda to źle, po prostu wygląda to, słuchajcie, źle. Dobra, w ten sposób zostawiamy, okej, okay, uciekamy przed zombiakiem i łowimy dalej, słuchajcie, trzecia książka! I taka rzecz, to już jest trzeci połów. Słuchajcie, to jest rzecz, którą już mógłbym bez najmniejszego problemu sprzedać za, nie wiem, 5 diaksów? Coś takiego? Za jakieś 20 zł, słuchajcie. No ten zombiak do mnie idzie, mam nadzieję, że Funfel mnie obroni. Funfel, broń mnie, patrz, pato. Chłopie, nie gryziesz go. Funfel, pomoc, dobra, uwaga, biorę. Dobra, biorę, ale słuchajcie, no Funfel, nie weź go rozwal. Dobra, Funfel, słuchajcie, rozwala tego, a ja rozwalam tego. Dobra, i cyk, dobra, ten jest rozklepany. A ten chyba się tak trochę topi, dobra, czekajcie, pomogę Funfelowi, dobra, pyk. Dobra, Funfel, dawaj go, gryź go, pokaż mu. A, bo Funfel chyba nie pływa po prostu w dół. Dobra, to ja cię rozwalam. Pyki cię nie ma, typeczku, w ogóle. Ej, nie, naprawdę, słuchajcie, bez zbrojki to jest ciężkie. Ale słuchajcie, mamy dobre itemy, łowimy dalej, słuchajcie. Łowimy, ej, serio, łowienie jest tak dobre w Minecrafcie, że to jest hit. To jest po prostu hit, to jest naprawdę hit. Dobra, Funfel mnie broni, a ja, słuchajcie, sobie łowię dalej. No, dorsz, rozdymka to nie są najlepsze itemy. Ale Knockback 2, serio, to jest, słuchajcie, dobry połów. I czwarty level, mimo że, słuchajcie, my mamy Mending, który cały czas zbiera tutaj się.
No nie? Czyli wiecie, ta naprawa, punkty doświadczenia, które ja zbieram, przechodzą na moje itemy i one się same naprawiają. Tłumaczę, bo macie prawo nie wiedzieć, tak? No ktoś ma prawo przecież nie wiedzieć, jeżeli jest nowe. A pomimo to, i tak mi się, słuchajcie, zbiera level do mojego ekwipunku. Mam zaraz 5 level, więc to jest naprawdę spoko sprawa. Serio, to jest gituwa. I nie wiem, czy słuchajcie, nie zrobię sobie zaraz żelaznej zbrojki, jakiejkolwiek, żeby po prostu tutaj być bezpiecznym. Bo serio, ja Fundfel cię lubię, ja lubię cię, ziomeczku, ale tak trochę średnio mu ufam, bo zombiak mnie i tak zaatakował. Fundfel chyba atakuje dopiero kiedy ktoś mnie zaatakuje. Dobra, poławiamy, słuchajcie, dalej. Teraz poleciał łosoś. Wiecie, mięso, tak szczerze, z ryby, ono daje całkiem sporo, bo ono daje 3 głodu. To jest całkiem spoko. Ale nie wiem, czy mogę nim karmić Funfla. A ja bym chciał mieć takie jedzonko zawsze przy sobie, którym mogę też karmić Funfla, więc sami rozumiecie. No nie ma, słuchajcie, tutaj zabawy. Nie ma tutaj zabawy, potrzebujemy porządnego mięsa dla Funfla. 5 level, dobra, słuchajcie, dawajcie mi kolejne itemy jakieś. Ale w ogóle, ej, czy wy widzicie, jak szybko, jak jest branie? Jak bardzo często jest branie? Masakra, to jest właśnie przez ten wabik. Wabik, słuchajcie, 3 na tej wędce, to robi już fest robotę, nie? Ja, dobra, robimy, słuchajcie, robimy. Jakiś kozacki item, raz, dwa, trzy. Kozacki item dajesz ty, dawaj. No, 3, 2, wow. Ale szybko ona w ogóle popłynęła. Ej, ale teraz to tak jakoś ten... Ale to, czy wy widzicie, jak to szybko bierze? Czy to jest jakaś pora w nocy, że one tak szybko... Nie, to chyba był fart, ale jakie to było szybkie. Ja cię kręcę, ej, dobra, robimy to. Ej, w ogóle teraz nam się jeszcze tej squidy zrespiły. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Może to jest akurat pora na respienie się squidów. Ale my, słuchajcie, chcemy więcej. Więcej dobrych itemów, dawaj, kolejny. No, te dorsze to tak nie pocieszają. Ale słuchajcie, knockback 2 to już jest pocieszające. Serio, ten knockback 2 już nas urządza. Ale my potrzebujemy, słuchajcie, więcej. I nie poddamy się, nie poddamy się. Na pewno będziemy, słuchajcie, jeszcze w tym odcinku znajdować coś kozackiego. Uwaga, Fundfel, weź go wyjaśni, co? Ej, typek się w ogóle boi podejść. Czekajcie, bo tego akurat muszę rozwalić. Dobra, tego rozwalam. Ale słuchajcie, Funfel w ogóle, patrzcie, on się boi w ogóle podejść do Funfla. A dobra, no to my łowimy dalej, skoro Funfel jest ochroniarzem. Patrzcie, nie, no typek w ogóle, on się zaraz topielcem zrobi, nie? Ale słuchajcie, Funfel to w ogóle go wyjaśnia. Tam już jest topielec jeden, więc całkiem też ciekawie. Słuchajcie, jakby z topielca wyleciał nam harpun. Rozumiecie, jaka to by była po prostu epicka, kozacka sytuacja? To by było genialne, ale no na to bym nie liczył, słuchajcie, bo do tego potrzebowałbym grabież, czyli looting, no... A takowego, no nie posiadam, nie? No nie posiadam, ej, w ogóle ryby mi łobiorą, no, ej, dawaj mi jakąś fajną książeczkę, patrz, oj, Funfel, o, Funfel obrywa, oj, topielec nam się zrobił, ale Funfel to go wyjaśni, jazdunia, Funfel, weź go tam, weź go tam, pokaraskaj, nie, ty, bo topielec mi atakuje, Funfel, pomożesz, Funfel, bo ja tutaj branie miałam, ty, Funfel, no, czemu Funfel mi nie pomaga? Nie, powaga, ej, bo Funfel jest w wodzie, a jak Funfel jest w wodzie, to coś mi się wydaje, że on nie chce współpracować. Dobra, weź się najedz, bo byczku, ty tutaj tam, no, on trochę energii stracił. Słuchajcie, łowimy dalej, łowimy dalej, ewidentnie, o, i cyk, kolejna rybka. Tylko że słuchajcie, rybki mnie nie satysfakcjonują, teraz działa czysto wabik, a ja potrzebuję, żeby to Lack of the Sea działało, a ono nie chce coś zadziałać, słuchajcie. Nie ma siodła, nie ma name taga, nie ma, słuchajcie, jakiejś skóry, bo skóra też potrafi. No, może książka, może łuk, słuchajcie, zobaczymy. No, pufferfish? Rozdymka? Jak to? Po co mi... Oj, tam creeper, trzeba uważać, gościu. Oj, jak jest creeper, to naprawdę trzeba uważać, bo... No, już mi wybuch w tym odcinku, nie chciałbym kolejnego. Dobra, uwaga. Dorsz? Jak to dorsz? Jak to dorsz? Dobra, nie, słuchajcie, ja się nie poddaję. Ja wiem, że tutaj elita, słuchajcie, tych widzów na pewno zostanie do końca i na pewno zobaczy jeszcze w tym odcinku coś kozackiego. Oj, teraz to długa droga płynie, to na pewno coś... Pufferfish, rozumiecie? Coś fajnego, coś fajnego. Nie, spokojna głowa, słuchajcie, na pewno coś tutaj jeszcze będzie. Luźniutko, słuchajcie, my tutaj możemy znaleźć epickie rzeczy. No, knockback 2 już jest fajne, wiecie, to jest odrzut, tak? Odrzut się na pewno mnie przyda, ale któremuś z chłopaków, o, tak, name tag. Znaczek, ja wiem, dla was znaczek pewnie nie jest niczym nadzwyczajnym, ale słuchajcie, ja przez 2 dni nawet nie miałem znaczników, żeby nazwać Funfla, więc rozumiecie, na ile to jest rzadkie. Słuchajcie, Bobo nie ma znaczników, Elviso nie ma znaczników, znaczy tam mieli i wykorzystali. Funfel, weź go wyjaśni, Funfel, bo naprawdę ja się nie będę z nim tutaj bawił, no naprawdę, Funfel, weź, weź go tutaj, po prostu weź go tam, podrap 4 razy i po typie je będzie, no, weź go tam. No weź go atakuj, no, Funfel, jak ja cię szkoliłem. W każdym razie, słuchajcie, name tagi to jest taka rzecz, że ja mogę sobie śmiało krzyknąć za name tag. Co ty mi Funfla bijesz, co? Co ty mi Funfla? Dobra, weź go, Funfel, wyjaśni. No, Funfel go gryzie, no patrzcie to. Ej, za znacznik, słuchajcie, ja mogę śmiało dostać po jakieś 5 diamentów. Więc to jest naprawdę sporo sianka, słuchajcie. To jest sporo sianka, więc ja bym się akurat o to nie ma...
Funfel, czy ty go wyjaśnisz? O! Enchantowany łuk poleciał. Ale ja chcę zobaczyć, jak, słuchajcie, się ta potyczka skończy, bo Funfel jest w wodzie. A jak Funfel jest w wodzie, to ma, słuchajcie, mniejsze szanse. Więc Funfel, weź go ty tutaj. Ja zaraz ten łuk zobaczę. Nie, dobra, słuchajcie, no ja cię wyjaśniam. Dobra, słuchajcie, łuk. Unbreaking 3. Aj, karamba, wiecie, to jest dobry łuk. Już wam tłumaczę dlaczego. Okej, on sam w sobie do strzelania jest średni. Ale zauważmy, że na przykład ja będę chciał lada dzień zrobić sobie po prostu najlepszy łuk w grze. Jeżeli ja bym tylko chciał sobie zrobić najlepszy łuk w grze, to i tak potrzebuję niezniszczalności, no nie? A tutaj mam gotową. Łączę sobie w kowadle, jest po problemy. Bardzo dobry łuk, bardzo dobry łuk. Niedoceniany enchant, ale serio, przydatny do każdej rzeczy. Patrzcie, tutaj niezniszczalność. Tutaj nie ma, no bo to jest akurat mieczek, więc niezniszczalność niepotrzebne. Ale tutaj niezniszczalność jest. Tutaj niezniszczalność jest. Tutaj jest. Słuchajcie, wszędzie, na każdej mojej zbrojce jest niezniszczalność. To jest mega niedoceniane zaklęcie. Więc ja się cieszę, słuchajcie, z tego. Naprawdę i to jest powód do uciechy, bo ja to sobie ładnie odłożę. Ja go sobie potem połączę z powerem i nie będę musiał tracić levela na enchantowanie książeczek. Bardzo dobre, bardzo dobre. Ale liczę, słuchajcie, na więcej. Liczę na kolejne rzeczy, bo tak, jeśli chodzi o drogie rzeczy, to my, słuchajcie, mamy je w tej linijce. Patrzcie, my w tej linijce, słuchajcie, mamy tak naprawdę w tym odcinku drogie rzeczy. Tak, to są, słuchajcie, drogie rzeczy, czyli name tag, enchantowany łuk oraz właśnie książeczka. Ale spokojna głowa, wiem, że coś jeszcze tutaj, słuchajcie, nam wpadnie. Nie wiem, czy to będzie siodło, nie wiem, czy to będzie na przykład muszla. Muszla w ogóle też jest bardzo fajna. Może tu, słuchajcie, być wędka enchantowana, bo wiecie, wędki też potrafią tutaj wypaść. Da się wyłowić wędkę jak najbardziej. Więc zobaczymy, słuchajcie, ale bardzo dużo rybek w ogóle. Serio, bardzo, bardzo dużo tych rybek. Ja się nie spodziewałem, że, słuchajcie, będzie ich aż tyle. Myślałem, że więcej będzie tych rzeczy takich enchantowanych, ale spokojna głowa, my tu mamy survival, gościu. My sobie gramy, my się po prostu bawimy, jest fajnie. A ty w ogóle, Funfel, to ja cię naprawię, bo ty tutaj... Oj, ty tutaj w ogóle oberwałeś, wariaciku, a ja nie wiedziałem nawet, że tutaj tak oberwałeś. Ej, serio, nie miałem pojęcia, że on aż tak... Halo. O, dobra, teraz poleciało ty, bo jakoś tak chyba mało energii miałem i mało zarzuciłem, nie? Blisko zarzuciłem, dobra. Łowimy, słuchajcie, 10 level nam wpadł. Ciekawe, ciekawe, że podczas łowienia nam tak szybko, słuchajcie, wpada level. I kolejne, słuchajcie, rybki. No, gdyby tutaj nie było mendingu, to na pewno by szybciej wpadał ten level, ale spoko. Ta wędka jest po prostu teraz niezniszczalna. Za każdym razem, kiedy jej używasz, ona się sama naprawia. No chyba, że się spalisz w lawy, no to... Jakby to powiedzieć, wtedy ona jest zniszczalna. Ale spokojnie, takiej sytuacji nie będzie, co nie Funfelina, co nie fun... Oj, brało mi! Nie zauważyłem, bo się gapiłem na Funfla, no! A mi tutaj brała ryba, albo jakiś fajny itemek, no. Dobra, bierz to, byczku. No, jak to rozdymka? Jak to rozdymka? Nie chcę rozdymki! Dawaj mi coś konkretnego, a nie jakąś rozdymkę. Dobra, i teraz pyk, dobra. Rybka mi bierze. Nie, serio, plisa, dajcie mi coś dobrego. No bo ja rozumiem, że rybki, ja rozumiem, że fajna zabawa. Ale ja bym poprosił tutaj, słuchajcie, coś. Coś takiego, wiecie, naprawdę z grubej rury. Skóra. Wiecie, gdyby nie fakt, że mam bardzo dużo książek, to skóra byłaby super, nie? Ale ja mam bardzo dużo książek, więc jakby ta skóra nie jest mi teraz jakoś nadwymiar potrzebna, więc ja ją odłożę do strefy tych średnich itemków mimo wszystko w tym odcinku. Ale liczę na to, że coś jeszcze nam fajnego tutaj wpadnie, bo póki co to, słuchajcie, dużo rybek. Jednak tych rybek, słuchajcie, wpadło nam 35. 35 rybek, jedna skóra i 3 takie dobre itemy. No to te akurat name tagi na pewno są super pocieszające. Bo będę mógł nazwać resztę moich villagerów. Albo tak jak mówiłem, będę mógł sprzedać i to za dobre pieniądze. Więc to jest na pewno super, ale chciałbym jeszcze w tym odcinku znaleźć albo jakieś książki enchantowane, albo, słuchajcie, jakieś łuki. Tak, najbardziej to chyba łuk, dlatego że ja łuku nie mam praktycznie żadnego. Zauważcie, że ja serio, słuchajcie, nie mam praktycznie żadnego łuku. Więc wydaje mi się, że warto byłoby, słuchajcie, coś tutaj sobie po prostu złapać. No nie? Enchantowany łuczek, słuchajcie, a Bergson by sobie tutaj skleił i to by było naprawdę bardzo, bardzo fajne. A teraz tak, słuchajcie, bierze ryba, nie bierze ryba. Bierze, nie bierze. Patrzcie, jakie branie jest, ja czuję to. Czuję dobrą rzecz. Słuchajcie, będę przynajmniej miał do końca życia dużo żarcia. Ej, nie, serio, no dajcie mi coś dobrego, no bo tutaj, słuchajcie, takie, o, no taki on mi wypada, no co to ma być, no, same ryby, ej, ale za to jedzenie też się przyda, no nie? Ja, słuchajcie, jedzenie muszę od Telewiso pożyczać, albo kupować, no to wiecie, no to, ej, zawsze spoko z tym jedzonkiem, nie? Ale wolałbym coś tutaj bardziej konkretnego, bardziej tutaj jakąś konkretną rzecz, jakąś taką dobrą sztukę, enchantowaną książeczkę, zaklęcie jakieś, słuchajcie, no, bo knockback mi się nie przyda, no, sprzedam komuś, ja wiem, ale coś tutaj by się jednak przydało, no, słuchajcie, no, surowy łosoś to nie jest to, po co robiłem tą wędkę.
ewidentnie surowy łosoś to nie jest nagroda. To nie jest nagroda, to jest kara. W tym odcinku to jest kara, ten łosoś. Dajcie mi coś dobrego, serio, patrzę. O, lilia. Ej, jakby powiecie, że cieszysz się z lilii? Ale ja odpowiem, że tak. Bo sobie dam do sadzawki i to będzie super wyglądało. Serio, lilia jest spoko, nie muszę sobie na bag naleć. Jakby to nie jest rzecz, którą na pewno bym chciał. Ale jak już ją dostałem, to się cieszę, bo jest na pewno dużo fajniejsza niż ryba. Ja akurat bardzo lubię lilię. Moim zdaniem lilie są kozackie, więc spoczko, spoczko foczko. Teraz tak, słuchajcie, kolejna rozdymka. Z rozdymki dało się coś robić, ale nie pamiętam co. Poza oczywiście bardzo zabawnym efektem, kiedy jesteś głodny i zjesz rozdymkę, to jeszcze na tym odcinku będę mógł wam pokazać, jeżeli chcecie, bo może ktoś nie zna. To takie kręcenie się w głowie. Nosy to się chyba nazywa. Nudności, nie? To się chyba tak dokładnie nazywa po polsku. No to jest zabawne, ale nie na tyle, żebym chciał to wyłowić. Więc słuchajcie, łowimy dalej. I kolejny dorszyk, słuchajcie. Kolejny dorszyk, no to nie jest rzecz, za którą ja bym skoczył w ogień. Nie, nie. Dajcie mi coś dobrego, nie, poważnie. Ja bym chciał coś tutaj dobrego, więc jazdunia, słuchajcie. O! O! Power trójka, okej, teraz ten łuk już jest bez sensu. Tak, ten już jest bez sensu, ale ten Power trójka, słuchajcie, to jest moc 3. To dalej nie jest epicki łuk, bo wiecie, moc jest 1, 2, 3, 4, 5. Ale wówczas, gdybym dostał, słuchajcie, na przykład w enchantingu moc 3, to już będę miał moc 4 po połączeniu. No nie? Rozumiecie? Ej, to jest na pewno rzecz, z której warto się cieszyć. Na pewno to jest najlepsza rzecz w tym odcinku. Nie, to jest najlepsza rzecz w tym odcinku. Ale to też, słuchajcie, jest dobra rzecz. To na pewno jest bardzo dobra rzecz. Serio, to jest na pewno, słuchajcie, rzecz, z której warto się cieszyć, bo ten łuk mogę komuś sprzedać albo oddać, po prostu, bo może ktoś też będzie chciał sobie tworzyć jakieś, wiecie, enchantowane łuki, ale słuchajcie, moc 3 to już jest na tyle dobra rzecz, że ja mógłbym śmiało go używać jako mojego podstawowego łuku i nie będzie wstydu. Ale jeżeli bym faktycznie robił odcinek złączenia łuków i tworzenia po prostu najlepszego w grze, to on może dużo pomóc, bo nie wiem, czy się orientujecie. O, rybka Nemo! Po 49 rybach, 50 jest tropikalna ryba. Ale w każdym razie, słuchajcie, nie wiem, czy się orientujecie, ale często się zdarza, że wkładasz łuk do enchantingu i na 30 levelu masz moc 3, czyli power 3. Więc serio, to jest dobry łuk, to jest naprawdę dobry drop. Ej, serio, te 6 rzeczy jest bardzo pocieszających. O! Już myślałem, że coś tu będzie. No, już tak myślałem, zakrawało to, że może coś tutaj weźmie, ale niekoniecznie. Tak jakby chciało, a nie mogło. Ale spokojnie, spokojnie, słuchajcie. Ja wyczuwam. Mówiłem, że coś jeszcze dobrego w tym odcinku wyłowimy. I na pewno, słuchajcie, ten łuk jest czymś dobrym. Ale liczę na to, że coś jeszcze, słuchajcie, tutaj. Co? Co jest? Ej. Ej. Przecież ja wziąłem. Ej, oszukali mnie. No przecież ja wziąłem. No ale jak to? O! Co to jest za książka? Co? Co? Ostrość 4, efektywność 4 i odrzut 2 na łuk. To jest właśnie ten item, po który ja zrobiłem tą wędkę. Słuchajcie, ja mogę to dodać na ten miecz i będzie sharpness 5. Mogę dodać tą książkę na łuk i będę miał odrzut 2 na łuku. Bardzo do... Punch 2 jest dobre. Bo zazwyczaj jak się enchantuje łuki, to wypada punch 1, no nie? Bardzo dobre, słuchajcie. Ale mogę też dodać na mój diamentowy kill-off, ten co Elvisowi często pożyczam. I wtedy będę miał, słuchajcie, efektywność 5. O kurczę. Nie, to wyląduje na mieczu. Bo słuchajcie, sharpness 4 to jest rzadkie. Sam sharpness 4 jest rzadki. To jest nie, to słuchajcie. Wow! To jest właśnie książka, po którą ja nagrywam ten odcinek. To jest właśnie, słuchajcie, to. Ej, Funvelcha. Mówię coś do ciebie. No i chłopnio, no i chłopnio. No. Funvelchaisz to? Pyniu! To jest właśnie ta książka, słuchajcie. Ja cię kręcę. O kurczę. Będzie sharpness 5 na nederytowym mieczu. Nie ma w grze miecza, który więcej zadawał. Nie ma lepszego miecza w grze. No można jeszcze dodać zaklęty płomień oczywiście, tak? Ale mi chodzi o sam damage na jeden cios. Nie ma. Nie ma lepszej. Wow. 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 Ej, serio, nie. Jakby nie wiem, czy wy rozumiecie powagę sytuacji, ale
Efektywność 4 byłaby super, ale ja na tym kill-off już mam efektywność 5, więc podziękuję. Można by to faktycznie dodać na łuk. To na pewno by się, słuchajcie, zgadzało. Łuk na pewno to byłoby super. Ale jednak, słuchajcie, punch 2 jest mniej rzadki niż sharpness 4. What? What? Serio, what? O kurcze. Nie, tu nie ma żartów, słuchajcie, z tym. Ja cię kręcę, co tu się w ogóle stanęło teraz? Lol, ale faza. Ej, nie, to jest na pewno powód do uciechy, więc słuchajcie, weźmy jeszcze trzy brania. Ostatnie, słuchajcie, brania. W tym momencie to, słuchajcie, już dwa brania. I polecimy tam już z powrotem, nie? Bo naprawdę, słuchajcie, no kurczę, położymy tego lilipada, może to podkładamy. Bo naprawdę to są, słuchajcie, już epickie rzeczy. To są już naprawdę, kurczę, takie dobre rzeczy, że ja cię kręcę. Co tu się w ogóle stało? Dobra, słuchajcie, ostatnie jedno branie. Ostatnie jedno branie. Co tutaj? Nowa wędka. Tak razem nie żartuję. Nie, to wywalam w ogóle. Po co mi to, słuchajcie? Po co mi to w ogóle? Ej, nie. Naprawdę, słuchajcie, czajcie, co my tutaj dostaliśmy w tym odcinku? Czy wy to czajcie, słuchajcie? Dostaliśmy tak dobrą książkę, że gdybym ja to połączył z mieczem, to... I to zrobię oczywiście, ale no teraz to mi się, słuchajcie, nie uda. Nie uda mi się na pewno, słuchajcie, teraz tego zrobić, no bo, kurczę, nie będę miał pewnie tego levelu. Ale chciałbym, słuchajcie, zobaczyć. Chciałbym zobaczyć, który to będzie level, ile ja bym faktycznie potrzebował levelu. Więc, moi drodzy, ja przypominam, wy koniecznie subskrybujcie kanał, z dzwoneczkiem najlepiej, bo codziennie na tym kanale są filmy, każdego innego dnia. Więc sub, łapeczka i dzwonek to są podstawowe, słuchajcie. Tutaj, nie, moi drodzy. Co ja mogę powiedzieć więcej? Sharpness 5, knockback 2. 11 damage'a. Wow. To zabija chyba pająka na criticala. Moi drodzy, naprawdę jest grubo. Wędka ewidentnie się opłacała. Piszcie, czy chcielibyście więcej łowienia ryb, bo ja bym chciał może jakieś pojedynki z chłopakami, kto złowi więcej, ten wygrywa wszystko. Wpadajcie także na sklep www.abra.ety. Pierwszy link w opisie. Serio, macie link w opisie? Pierwsza linijka. Możecie zakupić czy to na Mikołajki, czy na święta, czy na urodziny, czy bez okazji epickie gadżety. Słuchajcie, tak jak właśnie chociażby bluza kolorowa z kapturem. Są także bez kaptura, są także w innych kolorach, są inne oczywiście wzory i kroje dla chłopaków, dla dziewczyn. Są także gadżety, tak jak kubki, plecaki, worki na plecy, czy maseczki. Pamiętaj, od 149 zł jest darmowa dostawa kurierem, czyli na przykład jeśli kupujecie bluzę i koszulkę naraz, macie kuriera za pełne 0 zł. Ja wam bardzo dziękuję i widzimy się już jutro. Dobrego dzięczka, leczko i...